Nie działa odkąd chyba skończyłam 16 lat. A podoba ci się styl burleski? Podoba się. Dita Von Teese. Podoba się. Lata 50. No, bo za chwilę u nas tutaj będą takie osoby. Ale rozumiem, że ty się przebierzesz. No. Ja bym się nie przebrała. Opierzyły, że nie mogę tego zobaczyć. No, to zobaczysz w takim razie w telewizji. Już za chwilę. Zostańcie z nami. Burleska w Kobieta Cafe. I czas już teraz na ostatnią część naszego programu. Ja się nazywam Lola, jest ze mną Betty Q i wspólnie przeniesiemy się zaraz do lat 50. A potem jeszcze porozmawiamy o tym, co zrobić, żeby mieć takie piękne, gładkie ciała jak prawdziwe pin-up girl, o których za chwilę. I o tym porozmawiamy z panią Katarzyną Nadolną, która wie wszystko o nowoczesnych technologiach wykorzystywanych w medycynie estetycznej, i dr Robert Chmielewski, chirurg, lekarz medycyny estetycznej. Zanim jednak o tym, muszę spytać, co to jest burleska? Burleska to jest taka forma występów scenicznych, która wiąże się z bardzo różnymi tradycjami. Zaczęła się dosyć dawno temu i burleska znaczyło tyle, co zabawny utwór muzyczny, teatralny, wykonywany na scenie, miał być jakimś paszkwilem, karykaturą tego, co się dzieje na prawdziwej scenie z prawdziwą sztuką. My paszkwilami nie jesteśmy. Nie. O nie. Potem w Stanach Zjednoczonych pod koniec XIX wieku i od tamtej pory do mniej więcej lat 50. wybuchła prawdziwa fala zainteresowania burleską w zupełnie innym wymiarze. Burleską to znaczy formą występu młodych dziewczyn, kobiet, które pokazywały swoje wdzięki w równy sposób. Rodzaj striptizu? Na początku nie do końca. Na początku był to pokaz, często pokaz pięknych kostiumów, które czasami były zdejmowane. Z czasem... Ja będę pokazywała tę estetykę, dobrze? W wykonaniu kultowego autora Wargi. Z czasem pin-up girls zaczynały... Pin-up girls... Pojechałam z Pin-Up Girls, bo na nie patrzę, ale burleska niewiele ma tak naprawdę z Pin-Up Girls do czynienia. Pin-Up Girls to były dziewczyny, które pomagały w walkach żołnierzom amerykańskim. Jak pomagały? Żołnierze wieszali je sobie w swoich bazach. Bazy były oklejone pięknymi kobietami. Takie plakaty, małe naklejki z dziewczynami, a były produkowane wręcz masowo. Trzymasz bardzo fajny album jednego z bardziej znanych i najlepszych artystów tego gatunku, ale nie zawsze to były artystyczne dzieła. Jeśli chodzi o burleskę, to wracając do tego klimatu, o którym mówiłaś, o występach ze zdejmowaniem ubrań, ze striptizem, to pojawiło się dopiero później, ale wciąż istniało. W tym momencie dzisiaj mówimy o tak zwanej nowej burlesce, która przede wszystkim jest występem scenicznym, niekoniecznie związanym ze striptizem. Nam się to kojarzy z Ditą Von Teese. Tak. No, pięknie zdejmuje rękawiczki, pięknie zdejmuje biustonosz, ale niekoniecznie tak naprawdę do końca trzeba się rozebrać, żeby zrobić najlepsze wrażenie. Czasami wystarcza sugestia, zdjęcie rękawiczki, zdjęcie szala i tyle wystarcza. Albo na przykład kilka kroków. Kilka kroków, dokładnie. Pokaż. Ja się trochę podszkolę, bo ja jestem taką dopiero początkującą pin-up. Trzymaj się gorset, jesteś na wysokich obcasach, czyli od razu zupełnie inna zabawa. Spróbuj podciągać wysoko stopę do kolana i stawiać stopę. Jesteś wysoko, poza. Staraj się utrzymać proste plecy. Okej, okay. Idziemy dalej. Kroczek. Masz być słodka jak na tych obrazkach. Kroczek, obrót i znów jesteś w pozie. Pamiętaj, że twoje nogi to jest to, co ma bardzo zwracać uwagę, ale poza tym niemożliwy jest pin-up bez uśmiechu. Pełen uśmiech, pełna klasa, długie rzęsy, a co na włosy. To panowie? Uwielbiają. Uwielbiają, panie doktorze? Pan się zagapił, widziałam to! Było, nie może zaprzeczyć. O, muszę powiedzieć, że to naprawdę bardzo zmysłowe i bardzo piękne, szczególnie w wykonaniu pięknych obrazów. Obecnie światowe trendy się dzieją. A jest jakieś miejsce, jakiś klub, gdzie można takie dziewczyny oglądać? W Polsce nie bardzo. Bo nie. Ale można się tak wystroić w domu.
Oczywiście, że tak. Co nam jest potrzebne, żeby się tak wystroić? Czerwona szminka na pewno, czarny liner. Wysokie obcasy. Długie rzęsy, wysokie obcasy. Fajnie jest mieć gorset. To jest coś, co sprawia, że od razu czujesz się inna. Do każdej sukienki, którą możesz mieć na co dzień, nagle okazuje się, że to jest niezwykła sukienka, nagle okazuje się, że masz perfekcyjną talię i to wszystko działa jak trzeba. Możesz tak przyjść ubrana na zajęcia z burleski. Możesz przyjść na zajęcia z tańca, gdzie uczysz się, jak zdjąć tą rękawiczkę, jak fajnie się poruszać, jak występować i co tak naprawdę trzeba, żeby wystąpić na scenie. Ale czy psychicznie trzeba być taką panią z lat 50., która po prostu, że tak powiem, no, stanowi rodzaj podnóżka? Wiesz co, ja niekoniecznie chciałabym żyć w tamtych czasach, co nie znaczy, że nie uwielbiam retro pasów do ponczoch, ponczoch ze szwem i tak dalej. A w środku mogę sobie być feministką, jeśli chcę. Absolutnie. Okej, dobrze, jestem uspokojona. I teraz tak, o tej talii bym chciała, bo rzeczywiście ściska mnie gorset. Nie będę się rozbierać, ale zapytam. Jeżeli na przykład mamy rosy, to jest dokładnie wasza filozofia, prawda? Dokładnie tak. Ważne jest to, żeby dziewczyna potrafiła zaakceptować to, jaka jest piękna i wtedy to piękno wychodzi na zewnątrz. To wychodzi podczas pokazu, to wychodzi na scenie. Ona nie musi wychodzić na scenę, ona może iść ulicą z umalowanymi na czerwono ustami, czego nigdy w życiu wcześniej nie robiła i poczuć to, jaka jest. Nikogo nie chcemy zmieniać. W moim zespole są dziewczyny, które jedna jest bardzo wysoka i bardzo szczupła, druga jest mojej postury, a ma piękną pupę. Więc tak naprawdę wszystko, co stworzyła natura, jest piękne. I dziewczyny muszą czasami się nauczyć to zaakceptować, ale ja wierzę w to, że taki klimat jak moda na pin-up, moda na burleskę bardzo pomaga. Czerwoną szminkę. Na przykład i nauczyć się ładnie chodzić. I też będzie dobrze. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. No to ja już się też pożegnam i korzystając z tej wyjątkowej stylizacji biegnę w miasto, by zobaczyć, jakie wywrę wrażenie na panach. I obiecuję, że później wam o tym opowiem. Do zobaczenia.